Witam Was serdecznie, z tej strony Prezes. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Hacklight 2. Nie wiem, czy ja to na pewno to źle to wymawiam, ale wiem, o co chodzi. Chcemy grać sobie w grę i stało się ten. Moim zadaniem jest zrobienie dzisiaj, chcę zrobić może kilka pobocznych zadań. Mniej więcej też odblokować, bo ja jeszcze na pulpit nie mogę wejść. Chcę pomóc tej naszej kochanej pani, czyli obnażona szyja. Zrobić to zadanie z tą panią śpiewającą i zanieść ten szal. Znaleźć, odnaleźć szal, zanieść jej. I też po drodze planuję odblokować te wiatraki. Żebyśmy mogli mieć te więcej tych bezpiecznych stref, nie? Więc lecimy z tematem. Mam nadzieję, że Wam się seria podoba. O, co tu jest? Mamy. Czekaj, chyba jest najlepiej przyjść wieczorem. Jakie spotkania z jakąś porażką? O! Trafiłem! Ja już myślałem, że nie trafi, nie? Wiem, tu są wiatraki. On nam jest już szaty. No chuj. Za plecami mi robisz? Mam tu coś dla ciebie, za słońcu. Dostałem. Kiedy? Jak? Za co? Czemu? Kurde. Ale dałem ciała, nie? Na samym początku filmu dałem ciała. Bo on we mnie coś strzelał. Nie wiem czym, nie wiem kto, nie wiem dlaczego. Premia nocna jakaś. Co? Po prostu zrobimy to zadanie. Więc kiedy ile zrobić to zadanie? Mamy noc, więc... Nie miałem tego robić, ale zrobimy teraz. Jak jest noc, przychodzimy koło tego. Tam nic nie było, nie? Do odkrycia.
tego z wyskoku się nie dało. Lampkę zapalę, będę widział lepiej. Eliminacja. Ta broń nawet dobra jest. Moja. Łeb walić tyle. Aż kurde. Jezada. Niski poziom odporności. Czekajcie, musimy coś sobie wziąć tak. Weźmy dalej, tu kupujesz. Żeby dość szybko to wszystko to trzeba przeczyść, przeszukać, ponieważ... Śmiesznie wyglądać, jak ja cały chodzę, nie? Mamy chyba tole? Mamy. Grzybkę jeszcze. Czekajcie, tak. Dwa. I to jest wszystko przeszukane? Jeszcze coś ma. Cię muszę wziąć tego inhibitory, nie?
No, że nie ma żadnego tego. To mi się nie podoba, nie? Nie da, zaczyna. Gdzie są moje inhibitory? Gdzie są moje inhibitory? Gdzie się to ufało światło? Gdzie jest ufało światło? Idziemy, idziemy. One były na górze. Nie tutaj, to nie tutaj, to nie tutaj, panie. Dawaj, dawaj. Kurcze. Coś spieprzyłem. Pytanie co? Gdzie wziąłem ich obetory, nie? Gdzie one były? Czy ja nie mogę ich odnaleźć? Czy się popieprzyło coś? Z tego jest stremy. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Dobrze. Jedzie, ale nie pomagam. Mogę tu w ogóle wejść? Mam te inhibitory, czy nie mam inhibitory? Tak to było. Nie ma tych inhibitorów. Tam wejdę znowu, to znowu ja nie przeżyję, nie? Ciemno jak... Ja nie wiem, gdzie biorę w ogóle. Nie się posi, ty. Kurde, no, co mi się... Dawaj, skacz, nie ma jakiegoś wolno. Thank you.
Patrzcie, no ja nie mam żadnej tej... No. Będę jak biegał, nie? Jeśli prezes poćwicz... Tyle, żeby do niebieskiej. Kurwa, jak ma tutaj? Kurwa. A chuj mi te pojemniki, ty. Co to kurwa jest? Teraz jeszcze? No ja pierdzielę. Tak no, kurwa no. Nie wierzę, co się, nie? A miał być tak pięknie, nie? Prezes zechciał grać w nocy, nie? Ale mam trochę tego. Dobra, mam nadzieję, że tu będę gdzieś bliżej tej bezpiecznej strefy, bo nie, w nocy nie ma co iść. Ja mam za mało tych bezpiecznych punktów. Nie nagrodziłem sobie tych inhibitorów. Wykryto pojemnik z inhibitorami. To ma tak, no też. Leki. Tego pokonać. Ja mógłbyś tam tego potwora pokonać. Chyba buta dziwnie, buta. Come on.
kurwa, no i chuj. Chyba ja się porwałem z motyką na smutę, nie? Nie, robię to, co miałem robić. Idę po szal, idę tam, nie ma co. Chciałem zacząć i tak wyszło właśnie, nie? O, już wiem, jak będzie odcinek. Koza, czy nie prezesa, nie? Ty tu przybiegł, ty facet. Ja mogę położyć się, żeby się spać. Chyba na górze. Jezu, wreszcie. Mam tu bezpieczną strefę, ale tutaj jest spania, nie widzę. Kurde, ja będę teraz spany jeszcze. Gdzie jest wejście? Nie, to jest masakra się. Ten odcinek to jest masakra, nie? O, ale... Gdzieś będzie wejść jakieś takie... To jest najgorzej, że to jest bardzo cienka wytrzymałość, nie? Dobra, nie tutaj, to ja idę tam. Zajebał jak... Arlas, pytaj. To jego cyrk. Teraz dopiero czuję, jaki jestem zmęczony. To się zdrzemnij. Nie potrafię tak na zawołać. Coś było. Tu coś było koło tego, jakieś auto. Metro. Jeszcze raz. Nie wiem, co się stało z tymi chwytorami. Się prześpię.
do rana. Pierdzielę. Będę się na górę przespać, drzemnąć. Nie ma co. A ja tak będę co chwilę ginął, nie? A zrobimy. Miał być tak pięknie, nie? Chwilę pięknie, a tu dupa. Żeby tam wchodzić, to trzeba mieć naprawdę. Dużo inkubatorów do tego wchodzenia, do tego całego, nie? Ma coś do umiejętności? Nic. Nie wiem, tak blisko ten. Przepraszam? A nic. Czasem sobie myślę, czy przed tym wszystkim łatwiej było wierzyć w Boga. Do rzucania ty. Dobra, to jest ty. Ta eliminacja nie zadziałała. Mamy ten szal tu chyba. Widzicie, będziecie nosić maski, będzie tak zrobić. Jedna, bo teraz zjemnie. I no raz. Nie ma was już, kurde. Ten mój, ten cały, ten co miałem go tam odblokować, ten wiatrak, to chuj daleko się znalazł. Masakra. Idziemy tu na górę. Ja będę... się wspinał, jak będę się wspinał, to będę się męczył. I mogę spać, a tutaj sobie delikatnie, o. Szlak! Kurde, był szalik spiedzielił. Gdzie on jest? Na górę leci. Prezes.
to w ostatniej chwili weszło, widzieliście? Noż kurde! Wiesz, co to jest? Dobrze, pojemnik z inhibitorami. I se będzie. Muszę nabrać siły. Ja tam nie wejdę. Jestem. Mam szal. Mam cię. No, to raczej wiewiórka, nie norka. Lepiej wrócę na bazar i oddam to Loli. A wskoczę? Czekajcie. Muszę pojechać. Oj. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Pojemnik z inhibitorami. Zostawcie mnie w spokoju. Ja teraz zablokowany, a my jesteśmy tam. Biegniemy tam. Oddać ten szalik. Jeszcze może uda się ublokować przynajmniej jedną ten. Zablokowali blud. Tutaj tego nie wytrzyma. To za żenada. Gin szmatą. Ja jeżdżę tym wózkiem. Jesteś gotowy? To sukince. Patrz kurwa, no zajmę mi. Udław się, dupko! Padno.
Kurwy z synem mnie zadupały. Ja się pogubiłem. Moja baza jest tutaj. Przy samym mi ty, widzicie? Nikt mi nie przyszedł pomóc. Dobra, idziemy. Oddać babce szalikę. Jak się koleżę zadławił, nie? Twoja siostra wie, co planujesz? Wie, co, ale tego nie popieram. Chyba jest moja pani dama. Proszę bardzo. Moja droga Norka. Ach, doprawdy spadłeś mi z niebios. Lola znów jest kompletna. Zasługujesz na nagrodę. Czy Lola może wynagrodzić cię piosenką? No śpiewaj, śpiewaj. Tak, zaśpiewaj. No, dlaczego nie? Śnieg marzę o twej miłości. Nadlatujesz z nieba. A ja lepiej śpiewam. Jak turkawka piękna. Budzę się pod dotykiem twoich. Nie zostawicie po tym filmem. Za dzisiaj łapę w górę, to tak prezes będzie śpiewał na live'ach. Moje serce skacze jak szalone. Jesteś zahipnotyzowany? No pewnie, że nie. Czy głos Loli cię już oczarował? Pewnie. Nie będzie, że tak. To było nieziemskie. Kłanie, cóż za komplement. Miły z ciebie chłopak i okropny kłamca. Się kurwa dowiedziała. Docenia twoją uprzejmość. Tak czy siak zasługujesz na lepszą nagrodę niż piosenka. Przyjmij to jako wyraz wdzięczności Loli. Dzięki. F. Dziękuję za odzyskanie norek Loli, drogi chłopcze. Kiedy to jakieś... Dobrze, mamy odpłynąć dodatkową, tak? To już jest coś pozytywnego. Zastanawiam się, gdzie popełniliśmy błąd. Ja też. Idziemy teraz sprzedać wszystko, co mamy tam. Może jakąś broń kupimy sobie? Sprzedaj. Sprzedaj wszystkie. A kupi. Sprzedaj. Możemy kupić sobie? Kup za 600, nie mamy kasy. Onek.
To jest, to jest. A polecimy jeszcze raz dwa zrobić ten... Ciekawi mnie, co dzieje się. Ja tak może. Daj mi to. Nie, już nie lecimy. Następne zadaniu, w następnym spotkaniu naszym zrobimy sobie może to, fabuły, odcineczek i po drodze może zrobimy nasze zadanie, jakiś tam wiatrak odblokujemy. Więc do zobaczenia, z wami był Prezes i miłego oglądania następnej całej serii.